gdzie było ciemno, zgromadziliśmy się. Ta ciemność coś wyraża. Człowiek boi się ciemności. Lubimy światło, kiedy jest widno. Ale ten mrok jest symbolem zła człowieka, mroku grzechu. I tak jak wnoszony Pascha, zapalony od ogniska, rozpraszał pomału mroki tej świątyni, tak zmartwychwstały Chrystus rozprasza mroki naszych grzechów. On, światło świata, tylko On jest w stanie rozproszyć wszelką ciemność. Człowiek lubi światło, ale zdarza się, że niektórzy wolą ciemności. To ci, którzy żyją źle, aby nikt nie dostrzegł ich zła, ich złych uczynków. Człowiek prawy żyje w świetle. Żyje w Chrystusie. Właśnie do światłości powołał nas Jezus. Po to przyszedł na ziemię, aby wyrwać nas z ciemności grzechu, zła. Przyszedł, aby zaprowadzić nas do domu Ojca, aby otworzyć nam bramy nieba, aby nas przemienić. Do tego posłużył się dwoma sakramentami, które szczególnie właśnie dziś są sakrament chrztu i Eucharystii. To są dwa fundamenty, na których mamy odbudować nasz dom Boży, w którym my jesteśmy. Tę świątynię, którą jest każdy z nas, świątynię Boga. Pytanie właśnie o te fundamenty w naszym życiu, o chrzest i Eucharystię. Czy rzeczywiście one są fundamentem mojego życia? To, że zostaliśmy ochrzczeni, raczej nie ma wątpliwości. Ale co dalej? Co z tego wynika w Twoim życiu, że jesteś ochrzczony? Czy tylko to, że masz większe żądania wobec Kościoła? A przecież chrzest nas zobowiązuje. Jest wielkim darem Boga, bo czyni z nas dziecko Boże. A więc mamy jakże wielkie zadanie żyć jak dziecko Boga. A więc żyć w światłości. Nie w mrokach, nie w grzechu. Mam być zawsze dzieckiem Boga i o tym pamiętać. Czy pamiętam, kiedy był mój chrzest? Kiedy stałem się dzieckiem Boga? Kiedy zostałem przez Jezusa wyrwany z ciemności, z mocy złego ducha? To najważniejsze wydarzenie w moim życiu. Drugiego takiego nie będzie. Jedyne w swoim rodzaju. Pamiętam o urodzinach, imieninach, o różnych jubileuszach, rocznicach. O najważniejszym wydarzeniu zwykle nie pamiętamy. Dla chrześcijanina nie ma ważniejszego wydarzenia jak chrzest. Wtedy stałem się dzieckiem Boga, który z miłości dla mnie właśnie posłał Jezusa na tę okrutną śmierć krzyżową, aby mnie wyrwał z mocy grzechu, ze śmierci. Fundament odbudowy tej świątyni, którą jestem, świątyni Bożej, to Eucharystia. Kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki.
jest chleb, który daje człowiekowi życie wieczne. I pytanie, jak ja z niego korzystam? Może raz do roku. No bo przykazanie mówi, żeby przynajmniej około Wielkiej Nocy. A może nawet nie. A może przy okazji ślubu, pogrzebu, chrztu. Czy Jezus mówił, że mamy tylko ograniczyć się do jakichś ważnych uroczystości? Jezus powiedział, bierzcie i jedzcie. To jest ciało moje. Nie mówi kiedy. Codziennie nas zaprasza. Ilekroć jest sprawowana najświętsza ofiara. Bo chce, abyśmy żyli. Jeżeli chcesz odbudować swój dom życia Bożego, dom łączności z Chrystusem, dom, w którym będziesz mieszkał ze swoją rodziną, w którym będziecie stanowić rodzinę, musisz zwrócić do tych fundamentów, do chrztu i Eucharystii. Jeżeli one nie staną się fundamentem dnia codziennego, to ten domek się rozsypie bardzo szybko. Spróbujmy spojrzeć na to nasze życie, na naszą codzienność i poszukać miejsca dla Boga. Czy jest w nim właśnie jakieś miejsce, gdzie Chrystus mógłby to twoje życie wejść ze swoją łaską, ze swoją miłością? Bo może jest zerknięty zupełnie na margines. Wróćmy do korzeni. Uwierzmy, że rzeczywiście jestem dzieckiem Boga. Umacniają się Eucharystii.